Dzień dobry Państwu. Państwo, którzy nas oglądają teraz albo nas będą oglądali później. Witam wszystkich i tutaj spotkanych w siedzibie Państwowego Instytutu Wydawniczego. Przede wszystkim mojego gościa, znakomitego poetę i eseistę Piotra Matywieckiego. Witam Ciebie, witam wszystkich Państwa. Piotr, który tutaj od razu zdradza taką nutę osobistą, wyjdę z nutą osobistą, że Piotr, ponieważ nasze rodziny znają się jeszcze od czasów przedwojennych, Piotr, gdy ja byłem jakimś nastolatkiem, był już dla mnie postacią legendową i był mi stawiany na wzór jako wybitny autor pracujący od lat nad książką, która potem się okazała jedną z najważniejszych polskich książek o zagładzie. Mam na myśli Kamień Graniczny. Mam nadzieję, że prędzej czy później zostanie ona wznowiona. Ale jest też autorem kilku innych ważnych prac. Twarz Tuwima, wielki traktat o poezji i życiu Juliana Tuwima. Stary gmach, książka, którą uwielbiam, bo książka o starej bibliotece uniwersyteckiej, gmachu i życiu bibliotekarzy. No, esejów i szkiców filozoficznych na tematy żydowskie, chrześcijańskie, wyborów i antologii poezji. No i przede wszystkim jest poetą. Poetą, autorem kilkunastu tomów wierszy i także wyborów, które ukazują się już co od kilku ładnych lat. Ten tom, o którym dzisiaj mówimy, to jest zatytułowany Poematy biblijne, który właśnie nakładem Piwu się ukazał. Podtytuł brzmi z lat 1965-2020. Mamy tu więc do czynienia z kolekcją wierszy i poematów obejmujących przeszło pół wieku medytacji biblijnej, rozmyślań nad wersetami biblijnymi, nad poezją biblijną, nad teologią. I może dlatego chciałbym zacząć od pytania do Ciebie, Piotrze. Czym właściwie jest dla Ciebie Biblia? Jest jakiegoś rodzaju przepaścią wszystkich możliwych sensów. Biograficznie, dla mnie osobiście, lektura Biblii rozpoczęła się w sposób, jak dla, myślę, wielu ludzi, którzy są nieomal od urodzenia wierzącymi Żydami czy katolikami, bo urodzili się w takich rodzinach, to ta moja lektura osobista może się wydać dziwaczna. Ja wywodzę się z rodziny ateistycznej. I tak naprawdę pierwsze moje zetknięcie się z Biblią miało w sobie coś nie tyle może chrześcijańskiego czy żydowskiego, ale magicznego. Jeździłem mianowicie co roku do pewnej chłopskiej ewangelickiej rodziny przez chyba ponad 10 lat, co roku na dwumiesięczne wakacje w miejscowości Wisła. Wiemy z twórczości pana Pilcha, że to jest bastion protestantyzmu, ale Pilch znał raczej inteligencję wiślańską, a ja wiślańskich chłopów. I cóż zobaczyłem? Zobaczyłem przy każdej ważniejszej życiowej okazji rozłożoną na stole, takim głównym stole w gospodarstwie, ogromną Biblię, z której gospodarz czytał na głos stosowne fragmenty, stosowne dla tych ważnych sytuacji życiowych.
Było to dla mnie, jak powiadam, magią. Trochę dziecięcą. Potem zacząłem sam Biblię już czytać. Potem, kiedy zaczynałem być poetą, uwiodła mnie Biblia po prostu w swoich staropolskich przykładach nieprawdopodobną językową urodą. A potem nie wiem, jak to się stało. Nie z powodu nagłego nawrócenia, tylko nie wiem, czy to przystoi mówić przy takich okazjach jakoś ewolucyjnie. Stałem się wierzącym chrześcijaninem. No i potem już ta fascynacja Biblią zaczęła się pogłębiać. Zacząłem czytać mnóstwo książek biblistycznych poświęconych interpretacjom Biblii najrozmaitszego rodzaju. Nabyłem, jak myślę, sporej takiej prywatnej biblistycznej wiedzy i zaczęły mi się kluć wiersze wokół Biblii. Nie wiedziałem, co z nimi zrobić, bo nie nadawały się do żadnego z kolejnych wydawanych przeze mnie tomików, aż wreszcie trafiłem na najprostszy pomysł, żeby je zgrupować w osobnym tomiku. Wydałem wiele lat temu taki tomik, potem go poszerzyłem w edycji wierszy zebranych, a teraz są takie, jakie są. Ale jeszcze tylko na moment, czym jest wobec tego dla mnie Biblia? Jest co moment czymś innym. Ilekroć o niej myślę, to myślę po prostu inaczej, bo jestem w innym miejscu życia i to myślenie determinuje. Czasami myślę o Biblii ogólnie jako o księdze ksiąg, ale częściej o jej fragmentach. Czasami w tych wierszach piszę o ściśle określonym jakimś fragmencie Biblii, a czasami to są tylko wiersze jakby pretekstowo Biblii dotykające. No ona jest po prostu samą różnorodnością mojego życia. Biblia. Mówisz o księdze ksiąg, a nie myślałeś, żeby spojrzeć na Biblię jak na bibliotekę różnych tekstów? Że one po prostu jest to kolekcja wielu, tak jak zresztą greckie słowo, te Biblia, prawda, te księgi, że jest to raczej szafa z książkami, z których wybierasz raz jedną, raz drugą, sięgasz do tych tekstów w różnych okresach swojego życia, bo one też się do różnych aspektów życia odnoszą. Tak, jestem bardzo bliski tego, co mówisz. Właściwie po prostu tak chyba uważam. I to ma pewne konsekwencje. Nie bardzo te konsekwencje, jak sądzę, widoczne są w poszczególnych wierszach tej mojej książki, ale w jej ogólnej idei. Mianowicie, zaczęło w pewnym momencie być dla mnie bardzo ważne nie tylko to, co się mieści w konkretnych, kolejnych księgach biblijnych, ale to, co jest niepowiedziane pomiędzy nimi. Czasami są to rzeczy sprzeczne. Czasami one się harmonizują. I te biblijne sprzeczności czasami zresztą ujawniające się w jakiejś jednej księdze, nawet bardzo często, one mnie po prostu fascynują. I te moje poematy biblijne, po pierwsze, pisane są w bardzo różnorodny poetycko sposób. Różne poetyki wchodzą w skład tej książki. I ponieważ układałem te wiersze najprościej pod słońcem, tak jak idą księgi biblijne, to wydaje mi się, że przynajmniej jedno z Biblii, jako echo biblijne w nich jest. Ta bardzo często sprzeczność sensów. Ale to nigdy nie jest bałagan w Biblii. To jest zawsze coś niebywale w tych sprzecznościach dramatycznego i głębokiego. Te sprzeczności są tak samo głębokie, jak jakaś treść pozytywna, która wynika z Biblii.
Na pewno pamiętasz esej Erika Auerbacha, Blizna Odyseusza, porównanie Odysei i Biblii i ta jego metafora reflektora światła, który wypuszcza snop światła na jakąś postać biblijną, żeby jakiś aspekt człowieczeństwa uchwycić, prawda? Tak, zresztą ja uważam ten pierwszy esej z tej wielkiej księgi Auerbacha, Mimesis, właśnie porównujący Biblię z Odyseją, za absolutne arcydzieło filologii. I po prostu arcydzieło humanistyki. A skoro już o filologii mowa i powiedziałeś o tych lutrach, co to w Wiśle mieli rozłożoną Biblię i czytali. Wiesz co, tu ci przerwę, bo jak już o filologii i o skrupulatności w związku z tym mowa, to teraz będę się kajał. Kajaj za się. Okropny błąd w jednym z wierszy, mianowicie taki wskaźnik, którym Żydzi wierzący głęboko wodzą po tekście biblijnym. Broń Panie Boże, nie nazywa się tak jak u mnie jod, tylko nazywa się jad. Tak, no tak, ale to, bo jest rączką po prostu. Jad tak. To jest rączka, ale też i miejsce. Ale jod, jit, wiesz, Żyd, który wskazuje swoją rączką tekstory, więc to wszystko do siebie jakoś pasuje. No dobrze, ale jak filologia i czytanie Biblii i Biblia domowa, to w jakim języku? Tylko po polsku. Ja bardzo jestem, jak myślę, przemądrzałym zawodnikiem, ale jedną wadę mam okropną, mianowicie nie znam żadnego języka oprócz języka polskiego. Natomiast nadrabiam to sobie przy lekturze biblijnej tym, że korzystam z mnóstwa tłumaczy. Mnóstwa naprawdę. Z samych psałterzy po polsku mam w swojej kolekcji 20 parę. I jest dla mnie jeszcze dodatkową radością porównywanie tych tłumaczeń. Na szczęście zresztą są też znakomite książki po polsku, tłumaczące bardzo szczegółowo wersety biblijne i wedle tradycji chrześcijańskiej, i wedle tradycji żydowskiej. I z tego też oczywiście korzystam. Zresztą chyba te 2-3 wiersze w tym tomie oparte są właśnie o różnice tłumaczenia. Cytuję te różnice tłumaczenia, czasami w ogóle przepastne są te różnice i wyciągam z nich jakiś ogólny wniosek co do tych wersetów i ich znaczenia. No jakbyś miał się pokusić o jakiś taki ranking polskich Biblii, co byś stawiał na pierwszym miejscu? To bardzo trudno powiedzieć, naprawdę bardzo trudno. Może jestem wyjątkiem, bo bardziej jestem przywiązany do ze staropolskich przekładów, tego przekładu protestanckiego, mikołajewskiego, niż do tego przekładu wujka katolickiego. Oba są przepiękne językowo, ale do mnie bardziej przemawia ten... Gdańska. Tak, tak. No a czy ja wiem, wiesza się ostatnio psy bardzo często i zdaje się, że słusznie na tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, ale muszę się bez bicia przyznać, że to jest jakby najbardziej dla mnie podręczny taki przekład. To znaczy jak czegoś szukam, to do niego sięgam najpierw. Potem uzupełniam natychmiast oczywiście o mnóstwo innych tłumaczeń, komentarzy. No i mam też oczywiście pewne księgi biblijne najbardziej ukochane. Tak naprawdę to chyba dwie z Tory, Księgę Genezis, a z Biblii chrześcijańskiej po prostu Ewangelię. I właściwie to są dla mnie najważniejsze księgi. Zresztą chyba tak myślę, że ilościowo w tych poematach biblijnych przeważa wszystko to, co jest w Księdze Genezis, a szczególnie samo stworzenie świata i raj. No tak, chyba rzeczywiście Księgi Genezis czy Księgi Rodzaju jest tutaj najwięcej.
Może dlatego, że tam jest najwięcej tych takich legend stworzenia, które cię tak pociągają i w języku, wiesz, i w substancji, tak, w metafizyce, nie? Wiesz, tak, ale też jest też i w Księdze Rodzaju, czyli w Księdze Genezis, jeszcze jedna rzecz, którą ja uważam za zawrotną zupełnie. Mianowicie tam jest bardzo wiele śladów jakichś tekstów, zaklęć, nie wiadomo jak to nazwać, bo to zapewne przecież pierwotnie były rzeczy ustne, a nie spisane, mówię pierwotnie zupełnie, które sięgają nieomal prehistorii. Naprawdę prehistorii. To jest taka malowska studnia z tego pięknej księgi biblijnej Mana. Jak człowiek w nią zagląda, to czuje się z epoki nieomal jaskiniowej. A ponieważ na głupie pytanie, w jakiej epoce chciałbyś żyć, ja zawsze opowiadam, że w jaskini 300 tysięcy lat temu, to mnie to bardzo odpowiada. To chciałem jeszcze zapytać o twoją metodę czytania. Czy ty uważasz, że te wiersze pomieszczone w tym tomie to są, ja wiem co, czy to są medytacje biblijne, czy takie mikrotraktaty teologiczne, jak ten o drzewie życia rajskim, czy o wieży Babel, czy to może są jakieś midrasze, czyli takie dopowiedzenia, konkretyzacje biblijnego tekstu? Jak na to patrzysz? Uczciwszy twoje uszy, midraszy nie cierpię. A to z następującego powodu. Bo one nie zawsze oczywiście, ale bardzo często starają się właśnie dodawanymi do Biblii fabułami łagodzić jej sprzeczności. I to mi nie odpowiada całkowicie. Kiedyś, kiedy pisałem recenzję z bardzo, jednej z bardzo pięknych ksiąg Pawła Śpiewaka o Biblii, to miałem do niego właśnie ogromne pretensje za takie wykorzystywanie midraszy w wielu, wielu miejscach. Wolałbym interpretację Biblii samej, bez midraszy. Ale pytasz o metodę. Ona jest ametodyczna. Myślę, że nawet jest w jakiś sposób spontanicznie chaotyczna. Po prostu otwieram Biblię, na coś natrafiam, co przykuwa moją uwagę. Czasami są to takie miejsca w Biblii, które się stają wieloletnią obsesją, czasami tylko jakimś jednorazowym zaciekawieniem i z tego od czasu do czasu, bo przecież nie zawsze z tego rodzi się wiersz, i z tego czasu do czasu właśnie jakiś wiersz się rodzi. Ale tu chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, jeśli już mowa o metodzie czytania i tym samym interpretowania Biblii. Kiedyś ktoś, kogo bardzo szanuję, pewien teolog prawosławny, wiele lat temu to było, kiedy właściwie zaczynałem te poematy biblijne pisać i na jakimś prywatnym spotkaniu czytałem niektóre z tych poematów i wtedy ten teolog powiedział mi coś, co mnie zupełnie zbulwersowało. Mianowicie powiedział tak, Biblię wolno czytać i interpretować tylko w jakiejś konkretnej wyznaniowej tradycji. Czyli albo żydowskiej, albo spośród chrześcijańskich, prawosławnej, albo protestanckiej, albo katolickiej. W zasadzie nie powinno się Biblii czytać inaczej. Ja rozumiem intencję takiego przekonania, bo Biblia nie jest przecież, jeśli się wolno tak wyrazić, solo. Jest właśnie razem z jakąś ogromną tradycją, w której się ją czyta. Ale moja lektura jest w tym sensie awyznaniowa. Jak powiedziałem, czuję się chrześcijaninem, ale myślę, że tyle samo jest we mnie Żyda i z pewnością nie czuję się chrześcijaninem konkretnego wyznania, ani prawosławnego, ani katolickiego, ani protestanckiego.
Po prostu to jest na moje kopyto. No i chyba tak samo, jak odrzucasz jakąś konfesyjność, tak samo odrzucasz biblistykę, tak? To znaczy taką biblistykę, która będzie krajać ten tekst, wyłuskiwać kolejne warstwy, zastanawiać się, czy któryś z czasowników pochodzi z jakiejś epoki, czy został tam doklejony. Czyli taką spekulację historyczną, tekstologiczną, prawda? Ty raczej po prostu patrzysz na tekst Biblii jako na, ja wiem co, maszynę medytacyjną, źródło medytacji, źródło różnego rodzaju sensów. No i... Tak, masz rację. Ale jeszcze jedna rzecz. Byłbym niesprawiedliwy, gdybym nie powiedział, że czasami inspiruje mnie najpierw jakiś przeczytany tekst z zakresu biblistyki. Bo bardzo często do tych książek teologiczno-biblistycznych zaglądam. I tam czasami znaleźć można tak rewelacyjne hipotezy interpretacyjne, że po prostu one już same w sobie mogą stać się jakimś zalążkiem wiersza i czasami tak nie bywało. Zresztą mam takie poczucie, że czasami jak się dzisiaj czyta uważanych za jak najbardziej dzisiaj ortodoksyjnych teologów katolickich i pomyśli się sobie, co by sobie pomyślał jakiś ksiądz XIX-wieczny, gdyby to przeczytał, to jestem przekonany, że ten nieszczęsny ksiądz by myślał, że ma do czynienia w ogóle z herezją monstrualną. Na szczęście pewnego rodzaju ryzyko teologiczne, które najpierw było bardziej widoczne, o dziwo, ze względu na jej, wydawałoby się, zrytualizowanie w teologii prawosławnej, zaczęło także przedzierać się do teologii katolickiej. Także jest co czytać. Czy może jesteś heretykiem po prostu, który po heretycku, po swojemu, przez te wersety... No wiesz, ale wszyscy ci znakomici teologowie w którymś momencie swojej naukowej pracy bywają o herezję podejrzewani. Na przykład według mnie największy absolutnie polski teolog, jakim był ojciec Hryniewicz, wielokrotnie był atakowany za to, że ocierał się o herezję. Pamiętam, jak kiedyś odwiedziłem pewnego mojego przyjaciela, poetę, który był księdzem. I tak, ponieważ chciałem przed nim, przepraszam publiczność za kolokwializm, zaszpanować, że ja też tą twoją księżowską naukę znam, zacząłem wychwalać Hryniewicza. I tutaj mój przyjaciel, ksiądz poeta, zasyczał i powiedział: uważaj, heresja. Przypomniałem sobie, powiedziałeś o księdze rodzaju, ja sobie przypomniałem, że napisaliśmy kiedyś obydwaj komentarze do skądinąd bardzo pięknego przekładu Anny Kamińskiej, księgi Koheleta. I ten Kohelet też tu się kilkakrotnie pojawia. Koheletem właściwie zamykasz no kanon Tanachu czy Starego Testamentu, jak kto woli, jako taką pieczęcią, nie? Na księgą ciała. To bardzo piękna metafora jest, że to jest księga co? Starego człowieka? Kogoś, kto podsumowuje swoje życie? Czy może domknięcie tego kanonu? Biblia w ogóle jest księgą, czy też zbiorem oczywiście ksiąg, bardzo w gruncie rzeczy cielesnych. Bo jest w niej i wielka miłość w Pieśni nad Pieśniami. Cóż z tego, że uwznieślona, skoro ma przebijający na szczęście przez wszystkie obrazy podkład erotyczny, jest ból, nie tylko ból męki Chrystusa, ale ból Koheleta, ból innych bohaterów. Hioba. Jest furia. Czysto emocjonalna furia. No i są najrozmaitsze uwikłania cielesne ludzkiej istoty. Okropnym nieszczęściem
w katolicyzmie przede wszystkim, ale chyba też i w protestantyzmie i po trosze i w prawosławiu, było to nieszczęsne dzielenie człowieka na duszę i ciało. I tu właśnie jest ogromne nowum teologiczne ostatnich kilkudziesięciu lat. Właściwie wszyscy wybitniejsi teologowie i bibliści powiadają o biblijnej jedności człowieka. Nie ma podziału w człowieku na duszę i ciało. Dusza jest cielesna, a ciało jest duchowe. I to jest piękne. To jest piękne, bo to jest to coś, co się nazywa głęboką antropologią biblijną. Jan Paweł II zaczynał swój pontyfikat od gloryfikacji tego rodzaju właśnie myślenia. Potem szedł w innych kierunkach, ciekawszych, mniej ciekawych, ale zaczynał od tego. Od teologii ciała, wprost. A o samej Biblii też byś powiedział, że jest ciałem. Tak jak mistykom żydowskim, kabalistom wydawało się, że Tora jest po prostu ciałem. Ma swoje ręce, nogi, czy duszę, różnego rodzaju aspekty. Czy w tej kolekcji tekstu, która się mieści między okładkami, która jest właśnie księgą ciała, też byś widział jakieś takie części cielesne, jak organizm? Raczej myślę nie, dlatego że z tego, co wiemy o hebrajskim, z tego, co o nim czytałem, to jest to język na tyle głęboko aliteracyjny i oddechowy, że właśnie cielesny. Echo takiego języka w polszczyźnie jest przede wszystkim widoczne u Brunana Schulze, ale też w Potrosze i u Leśmiana, ale przede wszystkim u Schulze, jak mi się zdaje. Więc w tym znaczeniu Biblia jest ciałem, ale ja raczej takiej nie widzę. Ja ją raczej widzę jako ogromny pochód zindywidualizowanych osób, które z sobą współżyją, walczą ze sobą, toczą walki plemienne i walki indywidualne. Wszystko, co jest dramatem w Biblii, trochę mi jej taką jednorodną cielesność rozbija. Tak bym na to odpowiedział. Dobrze. Czyli raczej taka polifoniczność, tak? Polifoniczność różnych, tak, różnych losów, różnych historii. A czy bardziej antropologia niż teologia w takim razie? Jedno i drugie. To jest taka dziedzina, nazywa się antropologia biblijna. I ona należy do teologii biblijnej. Po prostu to jest dla mnie jakoś... Ja tego nie dzielę po prostu. Nie da się zresztą, to też jest pewna rewolucja w teologii. Nie istniało dawno temu coś takiego jak teologia biblijna. Była raczej taka teologia spekulatywna z jednej strony, a z drugiej strony po prostu lektura Biblii, którą bardzo często do takiej abstrakcyjnej teologii spekulatywnej naginano. I dopiero od jakichś, powiada się, 100 lat nastąpił ten rozkwit teologii biblijnej, która w Biblii się zakorzeniła. Zresztą dopływy tego są najrozmaitsze. Na przykład okropny dewot katolicki, wręcz bigot, straszliwy zupełnie, którego kocham z drugiej strony jako poetę, mianowicie Paul Claudel, wściekał się na jakąkolwiek nieortodoksję katolicką, a jednocześnie sam czytał Biblię, tak jak ty powiadasz, jakby ona była jednym wielkim ciałem. Po prostu, bo był poetą, bo cała metaforyka jego poezji była cielesna i nie mogła po prostu wymknąć się Biblii. Ona się w Biblii zanurzyła, to jest mi niezwykle bliskie. Nie wiem, czy ja tak potrafię iść w tym kierunku, ale bardzo bym chciał w swoich wierszach. To ja jeszcze cię zapytam o czas, bo
wielu i w ogóle w twojej poezji czas odgrywa wielką rolę i w medytacji. Napisałeś też taką piękną małą książeczkę o świadomości, o tym, czym ona jest, czym jest podmiot i czym jest i czym może być, czym będzie, jeśli przestanie nim być. Ale także czas jest tą częścią rzeczywistości, czy tym aspektem rzeczywistości, którym wielokrotnie się zajmowałeś. I ten czas biblijny też cię niesłanie zajmuje. I czas gramatyczny, tam gdzie próbujesz jakoś uporać się z tym, co Bóg odpowiada Mojżeszowi, i czas metafizyczny, płynięcia. I jest to taki bardzo piękny wiersz o Żydach, Mojżeszu, czasie i Mesjaszu, zatytułowany Obietnica. Nie wiem, może go potem przeczytamy, jak będziesz chciał, albo czytelnicy go przeczytają. Jak to jest z czasem biblijnym? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo może w poszczególnych wierszach jest inaczej, na przykład w tym wierszu, który teraz wymieniłeś, ale jedna jest rzecz, którą mi jest bardzo trudno jako czytelnikowi Biblii i komuś, kto się uważa za wierzącego chrześcijanina, nie tyle zrozumieć, bo rozumieć ją oczywiście rozumiem, ale jakoś w siebie wcielić. Mianowicie to, co chrześcijanie nazywają planem zbawienia. Że jakby począwszy od Tory, poprzez księgi proroków, inne księgi Starego Testamentu, poprzez oczywiście cały Nowy Testament, jakby czas od stworzenia świata zmierza do punktu kulminacyjnego, którym jest wcielenie Jezusa Chrystusa. I to jest kairos, ten punkt decydujący. I że cała Biblia właściwie za temat ma najpierw plan, Boży plan tego zbawienia, a Biblia pokazuje kolejno jego trudną, uwikłaną w ludzkie losy realizację. To ja to rozumiem, ale ja tego nie czuję, czytając Biblię. Dlatego myślę, że czas w tych moich poematach biblijnych jest, nie wiem, czy niestety, czy po prostu tak musi być, bo taka jest struktura mojej osobowości, on jest porwany. Może dlatego dla mnie tak ważny jest w ogóle problem czasu, że jestem jakoś udręczony tym jego porwaniem. Tym, że on się rwie, jest nieciągły. Dla mnie zresztą w ogóle problem ciągłości i nieciągłości zawsze był z przewagą tego, co nieciągłe. Fascynowałem się za młodu takim kierunkiem, który się nazywał kubizm poetycki, który cały właśnie grał tą nieciągłością czasu. Może jest tak, że Biblia, że ten opór przed uznaniem linearności w Biblii, czy tego, że kulminacją jest wcielenie i zbawienie, bierze się stąd, że jednak są to różne organizmy. No, mówimy o Biblii, ty jednak mówisz o Starym i Nowym Testamencie, więc jest to ujęcie chrześcijańskie, w którym faktycznie Stary Testament jest jakąś tam zapowiedzią nowego. Z perspektywy judaistycznej już tak nie będzie. On sam Tanach, czyli księgi hebrajskie, być może się będą naświetlały zupełnie inaczej, będą być może opisywały, ja wiem, co dzieje żydowskiej historii uczestniczącego w niej Boga i stworzenia świata i być może jakiejś odległej zapowiedzi odkupienia, którą będzie idea mesjańska, prawda? To są zupełnie chyba różne rzeczy i być może ten porwany czas w Biblii już hebrajskiej bardziej się przez to tłumaczy, tak? Tak. Ale jeśli idzie o porwany czas, to w takim razie, skoro o tym powiedzieliśmy, to jeszcze jedna kwestia. To jest kilka przynajmniej wierszy, które się tutaj pojawiają. Taki wiersz o Hiobie, wiersz o Szeolu, wiersz bardzo poruszający o proroctwie Abdiasza, ale też ostatni wiersz w tej części, nazwijmy ją starotestamentowej. Wiersz Wszyscy.
No, chodzi mi o perspektywę czytania, czy studiowania, czy kontemplacji Biblii. Już nieważne, czy ona jest judeochrześcijańska, czy chrześcijańska, czy żydowska, judaistyczna, ale tak czy siak po zagładzie. Tak, ja... Czyli w porwanym czasie. Zagłada dla mnie, jak o tym pisałem w tej mojej książce Kamień Graniczny, o której na początku wspominałeś naszej rozmowy, jest właściwie zrealizowanym piekłem. Nie metaforycznie, jeśli się wolno tak wyrazić, tylko piekłem wedle wszelkich sensów, również eschatologicznych. Dokonanym raz na zawsze, które nigdy nie będzie być może w żadnej perspektywie zbawione. I ja bardzo starałem się uniknąć w tych poematach biblijnych tej perspektywy zagłady tak rozumianej. Ale coś we mnie, nad czym nie panuję, co jest po prostu chyba samym sednem mojego istnienia, nie pozwoliło mi chyba w 3 czy 4 wierszach o tym nie napisać. I to jest trochę tak. Kiedy mówimy o sprzecznościach Biblii i o sprzecznościach dramatyzmie życia każdego człowieka, który Biblię czyta, to dla mnie takim składnikiem tego dramatyzmu jest oczywiście przede wszystkim sprawa zagłady. Ona ten dramatyzm jakby no już doprowadza do całkowitej ostateczności. Jak to się łączy z perspektywą zbawienia, skoro jest, uważam się za chrześcijanina, ja po prostu nie wiem. Może tę część naszą rozmowy przed przeczytaniem wierszy zakończę czymś takim. W tej mojej książce Kamień Graniczny wszystko jest w pewnym znaczeniu nihilistyczne. Świat się skończył. W okolicach lat 40. podczas II wojny światowej, podczas zagłady, świat się po prostu skończył. Nie ma już świata. Ja tu z tobą teraz siedzę i gadam, ale świata nie ma. A jednocześnie w tej samej książce cytuję według mnie wstrząsający, bardzo mało znany fragment wypowiedzi Jana Pawła II na którąś okrągłą rocznicę powstania w getcie warszawskim, w której on powiedział coś takiego, że być może zagłada Żydów była ofiarą za istnienie świata. Tak jak ja to rozumiem, to nie można sobie wyobrazić czegoś bardziej w ustach teologa ostatecznego, bo to zrównuje zagładę jako negatywizm i wiarę po prostu ze stworzeniem świata. No to przydaje zagładzie wagę zupełnie nieprawdopodobną. I ktoś bardzo mądry mi powiedział wtedy tak: słuchaj, po co ty zacytowałeś ten fragment papieża? Przecież on obala wszystko, coś w tej książce napisał. W tej stronę nihilistyczną. Ja po zastanowieniu doszedłem do wniosku, no pewnie to obala. I co z tego? Ja nie wiem, co jak mam sobie z tym poradzić. To jest jakieś pęknięcie we mnie i nie mnie się w nim rozeznawać. Ono jest mi dane. I tyle. To co, może przeczytam dobrze troszeczkę wierszyków. Żeby pokazać jakiś rodzaj różnorodności tematycznej
tego tomu, to wybrałem trzy krótkie wiersze o raju, o początku świata, trzy krótkie wiersze o Hiobie i jeden wiersz bożonarodzeniowy. Najpierw te wiersze, nie wiem jak je nazwać, rajskie, o stworzeniu świata. Psalm Adama. Z zagórskiego grzbietu wychylił się obłok. Na wietrze koziołkuje pierwszy motyl. Już niepotrzebni pod ziemią bogowie przeciągają się od brzęku osy do buczenia czmiela. Ciepły błękit, zimno słoneczne, trawa zgina się pod stopą i rozpręża. Młody listek wybiera sobie kolor. Jeszcze zieleń nie odebrała mu nadziei. Barwy fruwają nad przezroczystościami rzeczy wynurzających się ze świata. To wszystko. W ciszy, w cieple, w dźwięku, w chłodzie. Śpiewaj, śpiewaj, bo najmłodsza jest śmierć śpiewająca. Starej śmierci nie przeżyjesz. Pamięć, nie pamięć, biega wokół raju. To jest jeden z tych wierszy, o których mówiłem, że bardzo odlegle, aluzyjnie związany jest z Biblią, ale dla mnie jest. Przeczucia. Owadzia sopranowa mgła uwodzi słuch Adama, zapładnia kwiaty jabłoni. Pod deszczem spręża się ziemia. Tak Bóg przeczuł dotknięcie skórki owocu. Czarnobrązowy motyl ukrzyżował się między trawami i wchłania zimny oddech mgły. Na granicy raju pierwsze stare zmarszczki powietrza. W lesie wygnania świeżo ścięte drzewo, zapach dziarskiej śmierci. Wiersz bez tytułu. Jak się czują aniołowie po wygnaniu ludzi z raju? Promienieją jak głupi niczyj uśmiech. Kiedy ludzie powrócą uniewinnieni, aniołowie będą ich pamięcią o winie. Pamięcią niepotrzebną, istniejącą wstydliwie jak prawda w raju. I kiedy powietrzu będzie dobrze w przyszłości, ludzkie bezgrzeszne oczy i fikcyjne płuca będą mogły oddychać naprawdę, tlenem aniołów, szarymi jadami pamięci. Teraz trzy krótkie wiersze o Hiobie. Ciało Hioba. Hiob woła do siebie i Boga. Każdy tłumacz inaczej przekłada jego wołanie. Pierwszy. Ciałem Boga zobaczę. Drugi. Z głębi ciała będę wzywał Boga. Trzeci. W moim ciele będę widział Boga. Między Hiobem a Bogiem w naszej skórze wcielają się słowa niejasne. Ciało milczące między Hiobem a Bogiem, wołające istnienia, które nie musi znaczyć. Tylko ciało i Bóg, ja i Bóg. Hiob. Plamy słońca i cienia do ziemi nie dolatując, pasą się powietrzem. Wybierają pokarm soczysty, a to, co owiewa czoło, jest suche i czcze,
nadaje się tylko do ksiąg i namysłów. Boże, przyślij aniołów w skórach zwierzęcych, aniołów życia. Niech stada świateł i szumów pasą się w mojej źrenicy, jak w dniu, kiedy świat cały czułem. Wszystko jest dla mnie tak złudne, jak te nowe stada, któreś mi przygotował po wytraceniu stad starych. Przygotowałeś, ale jeszcześ nie zesłał. Chyba, że to już jest to. I trzeci wiersz z tego cyklu o Hiobie, który po przeczytaniu króciusieńko muszę skomentować. Hiob pierwszy powstał z martwych. Jego pośpiechu Bóg nie zdołał powstrzymać. Hiob biegnie do grobów swoich dzieci, tych wytraconych. Chce, żeby najpierw jego zobaczyły, żeby nie przelękły się Boga, który zgodził się na ich śmierć. Jeszcze zanim się przemienią, chce zobaczyć swoim dawnym ciałem ich prawdziwe, dawne ciała, bo za chwilę powstaną w oczach Boga inne. Innych już poznał, te nowe dzieci urodzone po zagładzie, życie zmartwychwstałe tak obco. To jest wiersz gdzieś dla mnie z niezwykle głębokim, osobistym podtekstem. Tak działa nieświadomość. Kiedy pisałem ten wiersz, wcale o tym nie myślałem, co przed chwilę powiem, ale potem nagle ściarki mnie przeszły, to zrozumiałem. Tym Hiobem jest mój ojczym, już dawno nieżyjący. Człowiek, który stracił podczas wojny w zagładzie dziecko i żonę. Potem ożenił się z moją matką, Żydówką, i miał mnie. Miał to dziecko już spoza jego osobistej zagłady. I nigdy w życiu, moja matka mówiła mi bardzo wiele o swoim poległym mężu. On nie powiedział nigdy o swojej rodzinie ani jednego słowa, ale w portfelu miał ich zdjęcie. I ostatni wiersz, który przeczytam, to jest wiersz z tych wierszy nowotestamentowych. O pierwszej Ewangelii, Ewangelii niespisanej. Pierwsza Ewangelia. Pasterze, ludzie prości. Jedyny ich zakon, owce i kozy prowadzić o świcie na wypas, wieczorem do wodopoju. Nie mieli nic własnego. Zwierzęta co rano przypędzali właściciele, odbierali wieczorem. Czasami zostawiali na noc. Wtedy pasterze byli stróżami. Wrócili do stada po nocnych odwiedzinach w stajence. Wspominali, tworzyli opowieści. Mieli je tylko dla siebie, jedyną własność. Nigdy się nie dowiedzieli o innych opowieściach słynnych na cały świat. Pasterze, ludzie prości, nie pozostawili swojej Ewangelii. Ale właśnie ta jest dla wszystkich. Kiedyś zdarzona, kiedyś opowiadana, teraz bez słów, naga jak niemowlę. Dziękuję ci bardzo, ale to ci jeszcze na sam koniec zadam jedno pytanie. Jako poecie, ponieważ tutaj w innym wierszu jest coś zaskakujące, jak na poetę deklaracja. Chodzi mi o taki midrasz. Nie lubisz słowa midrasz, więc nie będzie midrasz. Komentarz czy medytacja do legendy o zbudowaniu wieży Babel. Opowiadasz o pomieszaniu języków, że to było zbudowanie samego istnienia. Jaka to jest strona? To jest strona 52. Nie słyszę. To jest strona 52. Już mam. I mówisz, że Bóg i człowiek nie burzą niczego, co powstało. Rozumieją się, porozumiewają samym istnieniem. Słowa nie przeszkadzają.
tak jakby język był tutaj zawadą w jakimś porozumieniu. Ty robisz w słowie. Słuchaj, to jest dla mnie samego wiersz bardzo tajemniczy. Ja go nie do końca sam rozumiem. Jest tutaj takie przekonanie, że głębszym niż porozumienie językowe między ludźmi jest porozumienie wynikające z tego, że po prostu ja istnieję i ty istniejesz. Jakby porozumienie samych istnień bez słów. I ta wieża Babel no nie rozumiem, co ja tutaj tak naprawdę nakręciłem. Oprócz tej myśli, którą ci teraz powiedziałem, która jest w puencie. Ale jak to wynika z początku tego wiersza, ten koniec, to ja nie wiem. Niestety, tak to już w poezji bywa. Wcale nie poezji być może takiej sobie jak moja, ale nawet w poezji największej, że wiersze zawierają w sobie pewnego rodzaju alogiczność. I trzeba czasami jej zaufać. I to jest jeden chyba z takich przypadków. Nie wiem, może tutaj troszkę jest, tak sobie myślę, z jakiegoś odległego echa mojego ukochanego filozofa Lewinasa. Nie wiem, może przesadzam, nie umiem powiedzieć. Ale rzeczywiście to jest wiersz bardzo niezwykły. Zresztą z tą wieżą Babel w tym moim tomie to w ogóle dziwnie, dlatego że poprzedza ten wiersz taki ogromny poemat, sidło pod tytułem Wieża, naplątane już tak, że bardziej chyba nie można. Takie no, w obrazach zupełnie skłębione i gigantyczne. I tyle o tym tylko mogę powiedzieć. No dobrze, to ja się mogę tylko cieszyć, że w tej wielkiej wieży języków i istnień masz swoje miejsce i bardzo ci za tę książkę i za to twoje miejsce dziękuję. A ja ci bardzo też dziękuję. Jeszcze dodam tylko, boś tego ci mi jednak nie powiedzieli, a ja też jestem za to bardzo głęboko wdzięczny, że jako redaktor znakomitego, już niestety nieistniejącego pisma Midrasz, bardzo często wiersze, które są w tej książce, drukowałeś. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu.